Hej, 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 witamy Was w 10. odcinku Polish NY. Nasz mały jubileusz, dlatego Monika zdecydowała się w naszym odcinku wystąpić. Jako, że my mamy super zajęty tydzień i jako, że ja spędzam większość czasu nad pisaniem swojej pracy do szkoły, aby wyrobić się z wypuszczeniem odcinka, zdecydowaliśmy się z Moniką, że zabierzemy Was ze sobą na małe zakupy. Także będziemy podróżować. Już kiedyś robiliście ze mną zakupy, ale dzisiaj będziemy robić spożywcze zakupy w innym sklepie oraz odwiedzimy sklep, w którym ostatnio wydaliśmy, przez ostatnie kilka miesięcy wydaliśmy fortunę. I praktycznie mieszkamy. I w którym mieszkamy. Czasami jesteśmy w tym sklepie po 10 razy, szczególnie w weekendy. Tak, ale niektórzy ludzie chcieli zobaczyć, jak wygląda ich regularny dzień. To dzisiaj jest regularne popołudnie. Robienie zakupów. W New Jersey. Tak. Więc. Nasze Q&A, nasz 10 odcinek to ma być takie Q&A. I tak się składa, że zadaliście nam dużo pytań, aczkolwiek te pytania można przegrupować w kilka takich grup. W zasadzie najwięcej pytań obraca się dookoła tego, kim jesteśmy, czym się zajmujemy, jak trafiliśmy do Stanów oraz dlaczego mieszkamy w New Jersey. Monika, skąd wzięliśmy się w Stanach Zjednoczonych? No na pewno samolotem, ale dlaczego? To różne powody były. Ty przyjechałeś ze swoją rodziną. Tak. Ja też zresztą też przyjechałam. Tyle, że ty nie miałaś wylądować docelowo w Stanach. Nie, miała moja podróż się skończyć w Kanadzie, ale komplikacje jak zawsze się wydarzają i zostaliśmy w Stanach. Po czym po roku czasu od zarówno twojego, jak i mojego przyjazdu się poznaliśmy w wieku... Ja miałem lat 18, a ty miałaś lat? 16? Chyba tak. Tak, 16. Tak się składa, że w tym roku, a dokładnie za około 2 tygodnie, będzie nasza 12 rocznica od czasu właśnie, jak się poznaliśmy. Tak, poznaliśmy się w ogóle na Manhattanie, na polskiej paradzie. Co robiliśmy po przyjeździe do Stanów, Monika? Ja chodziłam do szkoły. Ty też zresztą chodziłeś do szkoły. Nigdy nie byliśmy w tej samej szkole, ale spędzaliśmy weekendy ucząc się razem. Tak, to było nasze mało, nie wiem, romantyczne randkowanie, to jest spędzanie czasu w książkach. Monika chodziła, wtedy chodziłaś jeszcze do junior high, tak? Czy już do high school? Nie, już do high school chodziłam. Monika chodziła do high school, ja chodziłem do high school. Monika do Long Island City High School na Queensie, ja do Newcomers High School, również na Queensie. Monika mieszkała wtedy na Greenpointie, ja od samego początku mieszkałem na Maspecie, na Queensie. Później Monika z rodzicami się też przeprowadziła na Maspet. Tak, na drugim roku koledżu przenieśliśmy się na Maspet. Później do koledżu również nie chodziliśmy razem. Chociaż składaliśmy do tych samych szkół. Ale los chciał, że nie wylądowaliśmy razem, co z punktu widzenia czasu na dobre nam wyszło, ponieważ wydaje mi się, że oboje robimy to, w czym jesteśmy dobrze. No właśnie, Monika, jaki skończyłaś kierunek i jaki college? Ja byłam w Hunter College, a zrobiłam tam 4-letnie studia, zarówno później magistra, więc tam spędziłam... A w jakim kierunku? A moje 4-letnie studia to się nazywa Medical Laboratory Sciences, co po polsku było nauki laboratoryjne. Chyba najbliżej. Tak. Chyba. A później w biologicznej technologii zrobiłam magistra. Natomiast ja chodziłem do Baruch College. Jest to również miejski uniwersytet, zarówno Hunter, jak i Baruch, co to miejskie college, które wchodzą w skład Uniwersytetu Miejskiego. I ja na Baruchu robiłem 4-letnie studia o profilu finansów oraz mój minor to był Political Science. Teraz natomiast, jak już wiecie, jestem w NYU i na mnie przyszedł czas, że robię magistra w zarządzaniu oraz systemach. Tak jest. Robiąc małe takie odejście od tematu, który będziemy kontynuować za chwilę, jeden z powodów, dla którego mieszkamy w New Jersey, bo o to pytaliście, to jest to, jak szybko można gdziekolwiek dojechać, ponieważ właśnie dojechaliśmy pod nasz pierwszy sklep, tak, gdzie będziemy robić zakupy spożywcze. Tak jest, potrzebuję chlebka. Więc ruszamy. Więc to jest jeden z sklepów, który odwiedzamy relatywnie często. Nazywa się Trader Joe. A dlaczego tutaj przyjeżdżamy? No, przyjeżdżamy w pierwsze, że jest blisko. Dwa, produkty są bardzo smaczne.
I profil sklepu jest głównie stworzony, żeby lepszej jakości jedzenie sprzedawać. O, a dzisiaj poszukujemy chleba bezglutenowego. Bo ja jestem sensytywna. Tak, mamy połowę września i w wielu sklepach wystawione są już dekoracje na Halloween. Albo na Thanksgiving, bo to też jest w ogóle pumpkin jako, nie wiem, warzywo, owoc? Warzywo chyba, nie? Czy owoc? Dynia. Dynia. Jest bardzo używany w wielu rzeczach związanych z jesienią w Stanach, między innymi po ciasta, po różnego rodzaju kawy, więc wszystko, co można zrobić z pumpkin, to można zjeść. Nawet turkey możesz, indyk, można do środka włożyć dynię. Jedną rzeczą w Trader Joe, które są ciekawe, to to, że prawie wszystkie produkty mają ich własną etykietę. Nie ma tutaj typowych rzeczy Krafta oraz innych Unilever oraz innych wielu rzeczy. Tylko wszystko jest oznakowane jako Trader Joe. Proszę, jest jakiś taki sklep? Biedronka? Nie. Chyba, nie wiem. Biedronka, ale Biedronka w Polsce uznawana za takiej słabszej jakości sklep. Natomiast w Stanach zarówno Trader Joe, jak i Whole Foods są uznawane za takie sklepy z wyższej półki, droższej półki. Am I? Yes, you are. Is it filming? Say hi. Hi. Is it filming? Yeah. It is. Yeah. We're gonna be in a vlog. I am. Yeah. Say hi. Oh man. Hi. Jedną z kolejnych powodów, dla których przeprowadziliśmy się w inne miejsce niż Nowy Jork, to jest to, żeby mieszkać wśród miłych, pozytywnie nastawionych do życia ludzi. Kiedy nagrywam na Manhattanie, ludzie przeważnie albo się patrzą, albo udają, że nie widzę, że coś chodzi, jakaś dziwna osoba za nimi z kamerą. Tutaj ludzie zadają pytania, do tego jeszcze się uśmiechają, pan wam pomachał i nawet bardzo chciał pokazać, że umie parę słów po polsku. Ale ja powiedziałam dobranoc, to tak. Teraz ruszamy do naszej następnego punktu, czyli do sklepu budowlanego, a Monika próbuje ginger juice. Ginger candy. Ginger candy. Chyba musi się roztopić. Ostry. Chcesz spróbować? Jedziemy dalej. Powracamy do naszej rozmowy o tym, jak toczyły się nasze początki. Skończyliśmy na jakich studiach. Jakie studia skończyliśmy, albo jakie kontynuujemy. Natomiast teraz Monika, powiedz, co potoczyło, jak potoczyła się nasza dalsza kariera, która nadal się tworzy. A masz na myśli dokładnie. Gdzie pracujesz? Nie musisz mówić nazwy, gdzie pracujesz, ale jako kto pracujesz i czym się zajmujesz? Jestem medycznym laboratoryjnym technologistą, ale długa nazwa. A teraz zajmuję się kontrolą jakości. Tak, to jest quality assurance. To jest bardzo związane ze sprawdzaniem, żeby rzeczy były zrobione poprawnie, jeżeli trzeba korektować, trzeba to wszystko ładnie udokumentować, nowe regulacje związane z prowadzeniem laboratorium. Jak wprowadzać rzeczy, to teraz moja nowa praca zaczęłam ją w poniedziałek. Jak długo pracujesz już? 3 lata już pracuję w szpitalu i lubię to. Zawsze lubiłam mieć poczucie, że robię coś, co ma znaczenie, a pracowanie w szpitalu, żeby ulepszyć zdrowie pacjentów w nie bezpośredni sposób, ale w dużej mierze, żeby rezultaty wpływały ale nam się kamera rozbujała. Tak, tak patrzę i tak aż mi się mdło zrobiło. No, więc to jest moja właśnie praca. Skoro większość teraz wszystkich decyzji, które lekarze podejmują, jest na podstawie testów, które zlecają, to moim zadaniem jest upewnić się, żeby wszystko było zrobione poprawnie i na czas. Ja natomiast od 6 lat pracuję również w szpitalu i jednocześnie w uniwersytecie, ponieważ jest to szpital uniwersytecki.
pozycji miałem już kilka w tym czasie. Księgowy, czyli accountant, później analityk finansowy, teraz starszy analityk finansowy. Więc jest to duża instytucja, jest możliwość rozwoju. Specjalizuje się w capital, czyli w, nie wiem jak jest po polsku, zarządzaniem aktywami szpitala chyba. Mam nadzieję, że to się tak nazywa. Zasobami szpitala. Oraz zajmuje się reportowaniem oraz zarządzaniem długu, jaki ma nasza instytucja, bo w Stanach musicie pamiętać, że wszystko oparte jest na długu. Ludzi i życie oparte jest na długu, na kartach kredytowych, instytucje funkcjonują na długu, szkoły funkcjonują na długu. Dług to jest coś, co jest częścią po prostu życia. Mało rzeczy kupuje się rzeczywiście za swoje pieniądze, które są zarobione. Taki system. Możemy się z nim zgadzać lub nie. Taki system. I zaraz znowu coś na kartę idziemy kupić. Tak. Idziemy do naszego sklepu budowlanego. Nasz drugi przystanek. Co mamy tutaj do kupienia, Monika? Okej, próbuję iść moją listą. Czarny silikon. Płyn do naczyń. Oraz kilka miterów do elektryki, aby sprawdzić, dlaczego w naszym basemencie, czyli piwnicy, tak, padły nam trzy gniazdka. Nie wiemy dlaczego do końca. I znowu mamy dynię. Ja to wszędzie wychodzę. Jak widzicie, jesień jest w pełnym swingu w Stanach Zjednoczonych w tej chwili. Świąteczne, jesienne kwiatki, tak, dynie, trawy. Sklep, w którym spędzamy tak dużo czasu i wydajemy tyle pieniędzy, nazywa się Home Depot. Jest to największa sieć sklepów budowlanych w Stanach. Jest praktycznie w każdej miejscowości, w każdym rejonie kraju. Duża dostępność w zasadzie wszystkiego, począwszy od żarówki, skończywszy na piecach, bojlerach. Kwiatka. O czym możecie pomyśleć, jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli jest w jakikolwiek sposób związane z domem, to kupicie to właśnie Home Depot. Tak, są firaneczki. Środki czyszczenia, kosze na śmieci, wszystko. Tak jak mówię, szukamy silikonu, rzeczy do elektryki i ruszamy dalej. Tak jest. Za nami cała sekcja rzeczy, które można kupić sobie na Halloween i nimi ustroić dom. Jedną z oznak, że zbliża się jesień, jest to, że raptem nieco ponad godzinę temu wyjechaliśmy z domu. Świeciło jeszcze pięknie słońce. Wychodzimy z drugiego naszego sklepu i jest praktycznie już ciemno. No. Podczas gdy jeszcze miesiąc temu o tej porze było jasno i bardzo fajnie. Przyjemnie. Bardzo fajnie. No cóż, wracamy do samochodu, odpowiemy jeszcze na może jedno, jakieś dwa pytania i lecimy do domu. Drugi dzień. Wczoraj jak wychodziliśmy z Home Depot, to padły nam wszystkie baterie do kamery, dlatego musieliśmy przeciągnąć nasz program do dzisiaj, czyli do czwartku. Jest 6:25 rano. My zaczynamy nasz dzień. Tak, z kawami. Idziemy na przystanek. Autobusowy. Dla mnie to będzie długi dzień, ponieważ dzisiaj jest szkoła. Znaczy wczoraj skończyliśmy, Monika. Skończyliśmy chyba na tym, gdzie pracujemy, tak? Tak, to nie powiedziałeś, gdzie pracujesz. Więc jedno takie duże pytanie, na które nie odpowiedzieliśmy, to jest takie, dlaczego akurat zdecydowaliśmy się przenieść do stanu New Jersey? To było dosyć interesujące, bo chcieliśmy sobie kupić miejsce własne. Chcieliśmy mieć własne miejsce dla siebie. A głównie z tego powodu, że mieszkanie, w którym mieszkaliśmy, ciągle nie miało ciepłej wody. I heat też to, ogrzewanie. I zaczęliśmy w różnych miejscach, ale głównym kryterium było, żeby dostać się do miasta w ciągu godziny.
więc podróżując palcem po mapie i oglądając domy, w jakim stanie, w jakim rozmiarze były w różnych miejscach, no w New Jersey były fajniejsze miejsca niż w Nowym Jorku. Tak, dla mnie to duże znaczenie miało to również, żeby być gdzieś w miejscu spokojnym, cichym. Jak świerszczy teraz? Ja się wychowałem w małym mieście w Polsce. Pozdrowienia dla Brzozowa. Ode mnie też, bardzo piękne miasto. I ten cały huk i ten hałas, który ma miasto w sobie, po prostu mi nie odpowiadał na najdłuższy czas. Dlatego fajnie jest pojechać na Manhattan, porobić tam fajne, ciekawe rzeczy w ciągu dnia, ale wieczorem dobrze jest wrócić w miejsce, gdzie jest cicho, spokojnie. Tak, gdzie można sobie ognisko rozpalić. Gdzie można mieć swój garaż oraz ogródek. Dlatego właśnie wybraliśmy New Jersey. Wiem, że było jeszcze pytanie, co nas najbardziej wkurza w Stanach, albo co nam w Stanach, albo w Nowym Jorku bardziej, bo programy są w Nowym Jorku, więc co najbardziej denerwuje Cię w Nowym Jorku, Monika? Brud. I tłok. I smród. A mnie hałas. Brud co? Smród. Brud, smród i hałas. To są trzy rzeczy, które nas najbardziej denerwuje. A co najbardziej lubisz w Nowym Jorku? Chyba dostępność do przeróżnych rzeczy, do których możesz być. To właśnie to jest zawsze taki sacrifice. Jeżeli chcesz mieć dostęp do różnego rodzaju muzeów, czy chcesz iść na jakieś jarmarki, które mają produkty, które normalnie nigdzie nie zobaczysz. Wszystko się zjeżdża tutaj. Lub nawet... Właśnie mi się wydaje, że atrakcją jest największą dostępność do rzeczy. To jest główny powód, dlaczego lubię Nowy Jork, bo naprawdę, jeżeli coś potrzebujesz, to możesz znaleźć. A ty? Wypowiedziałaś też moją główną rzecz, którą lubię o mieście. Druga rzecz to jest to, że Nowy Jork to jest taki jeden wielki garnek, gdzie gotują się przeróżne kultury, języki świata, ludzie, którzy wydawałoby się nam, że są tak bardzo od nas inni, a jeżeli uda nam się poznać tych ludzi, to tak naprawdę dochodzimy do wniosku, że wszyscy ludzie tak naprawdę są do siebie bardzo podobni, mają często te same problemy, tych samych rzeczy się boją, te same rzeczy ich cieszą i to jest coś, o czym ciężko się przekonać w innym miejscu niż taka metropolia jak Nowy Jork. Ja pracuję w bardzo zróżnicowanym środowisku. Mam ze sobą ludzi z Azji, z różnych wysp na Karaibach, z Bliskiego Wschodu. Gdziekolwiek nie postawilibyście palca na mapie, tam ja chcę z tymi ludźmi współpracować i to mi się strasznie podoba. Generalnie bardzo sobie to cenię i to naprawdę buduje, wydaje mi się, człowieka od wewnątrz, jeżeli ma się styczność z tak dużą ilością różnych kultur. Zgadzam się, to jest duża część. Świat poznajesz poprzez ludzi, co jest bardziej interesujące niż tylko zobaczyć zdjęcia. Bo poprzez ludzi wiesz, skąd w ogóle esencję kultury poznajesz. Okej, jeszcze dwa pytanka, które pamiętam i będziemy kończyć nasze Q&A. Kiedy byłaś w szkole, Monika, jaki jest stosunek profesorów do uczniów? Inny niż w Polsce, to na pewno. Ale zależy. W high school trochę cię niańczą, muszę powiedzieć. A znowu, jeżeli chodzi na college'u, to jest to bardziej jest to stosunek pomiędzy ja ci mówię, o czym rzeczy są, ale ty musisz całą pracę zrobić. Nikt cię nie daje w łyżeczce materiału. To jest bardziej, on jest... jeżeli masz pytania, masz do kogoś, to możesz zadać, ale twoim głównym zadaniem jest samemu ślęczyć w tych książkach i dojść do odpowiedzi. I to jest troszeczkę taka tortura. Pomyśl. Tak, tutaj profesorowie nie będą ci mówić, proszę cię, zrób to. I tak samo ty nie możesz mieć podejścia takiego, o, nie nauczę się na ten egzamin, to sobie wezmę jakąś tam poprawkę. Albo wezmę sobie poprawkę do klasy po wakacjach, bo akurat nie chciałam mi się uczyć na zakończenie roku. Poprawki nie istnieją. Jest ocena incomplete. Jeżeli nie zaliczysz czegoś, w niektórych przypadkach, na przykład jakiegoś projektu, nauczyciel może dać ci ocenę incomplete, czyli ocena niekompletna, ale wtedy jest bardzo krótki czas, aby ją zaliczyć i rzeczywiście ocenę dostać. Tak, i to są bardzo takie specyficzne powody, dlaczego to może być i to jest bardzo skomplikowane, żeby taką ocenę dostać.
ale jeżeli chodzi o poprawki, nie. Są daty, pierwszego dnia w klasie przychodzisz, są daty, na które są egzaminy, projekty, które musisz oddać. Mówią ci, ile punktów z danego zadania możesz otrzymać do ogólnej oceny. I z tego wychodzi ci twoja ocena, nie ma poprawek. Ale co mi się bardzo podoba tutaj w relacjach pomiędzy uczniami i nauczycielami, nawet ktoś, kto ma tytuł doktora, ty przychodząc do klasy, jest bardzo luźna atmosfera, nie ma czegoś takiego, że klasa twoim wykładowcą jest jakiś Bóg, albo nie wiem, ktoś, kto ma absolutnie rację we wszystkim, co mówi. Nawet w pracy. Nie można podważyć autorytetu tej osoby. Jest bardzo taka, powiedziałbym, taka kreatywna, luźna generalnie często relacja pomiędzy uczniami i profesorami. Zresztą to też, tak jak mówisz, dotyczy się często pracy. Tak. Często są ludzie, którzy są z innej kultury, lubią mówić o doktor ten, doktor tamten, ale dużo ludzi mówi, ojejciu, ja do ciebie mówię, powiedzmy Monika, mów do mnie na przykład Eleonora, czy ktoś w tym rodzaju. Na pewno ludzie niektórzy po prostu lubią być bardziej... Jeżeli znasz wartość drugiego człowieka, nie musisz mu dawać tytułów. O, tak. O, dokładnie, dokładnie. I to jest, jakbyście kiedyś przyjechali do Stanów, to jest jedna z pierwszych rzeczy, których będziecie musieli się jakoś tak przestawić, ponieważ tutaj nikt nikogo nie panuje, nie paniuje. Raczej każdy do każdego zwraca się przez ty. I mnie akurat to się podoba, a kiedy zacząłem kręcić vloga, kilka komentarzy zaczęło się, dzień dobry panu, proszę pana. To w ogóle był dla mnie taki szał, ponieważ na co dzień nikt tak do mnie się nie zwraca. Każdemu mówi po imieniu. Ale nie myślcie sobie też, że to jest tak, wiesz, żadnego respektu. Są pewne sytuacje, w którym oczywiście, ale tak zrzucanie tych tytułów pojawia się poprzez naturalny progres poznawania drugiej osoby. Jesteśmy na Manhattanie, jest 20 po 7 rano. Tak jest. My robimy nasz codzienny spacer ze strony zachodniej na wschodnią. Czy się mnie odprowadza do szóstki? Tak, potem ja lecę dalej do pracy. Mam nadzieję, że odpowiedzieliśmy wam na większość pytań, jakie zadaliście. Wiem, że nie rozmawialiśmy o graffiti, ale wrzucę pod tym odcinkiem ciekawy artykuł odnośnie graffiti w Nowym Jorku. Następna rzecz, o której nie rozmawialiśmy szczegółowo, to system generalnie szkolnictwa, ale ten temat powróci jeszcze. Mi się wydaje, że z kawką na siedząco na jazdzie będzie łatwiej do porozmawiania. I nie odpowiedziałem jeszcze na temat szczegółów odnośnie timeshares. Obiecuję, że podczas jednego z najbliższych odcinków o tym wszystkim porozmawiamy na spokojnie, może tak jak Monika mówi, na naszym ogrodzie, ponieważ teraz, kiedy mam szkołę, nagrywanie zwiedzania na Manhattanie jest bardzo ciężkie, więc pewnie będzie więcej vlogów takich gadanych, ale w planach mam również odwiedzenie naprawdę ciekawych miejsc, więc... Będzie fajnie, więc ja mogę, że będę wskakiwała raz na jakiś czas. Tak, Monika będzie naszym specialist panel. Ojej! Okej, więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia za tydzień. Dzięki za wszystkie subskrypcje. Jeżeli macie więcej pytań, zadawajcie. Ten odcinek posłuży jako takie nasze intro do tego, kim jesteśmy, co robimy, żeby tych pytań już więcej generalnie nie było. No, będą na pewno jakieś, ale... Zawsze mogę podesłać link wtedy do tego wideo. No, właśnie. Więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień. Tak, dobrego weekendu! Hej, kończę już edycję tego odcinka. Co się okazało, to, że ten odcinek zajmuje, to znaczy ma długość około 3 albo 4 innych odcinków. Ale staraliśmy się z Moniką nagrać odpowiedzi na większość pytań, jakie zadaliście do tego naszego 10 odcinka. Jeszcze raz dziękuję wam za 500 subów, jakie już mamy na naszym kanale. Za tydzień wracamy do naszej tradycyjnej formy. Życzę wam jeszcze raz dobrego, fajnego tygodnia i do zobaczenia w następnym tygodniu.